nie ma obaw, jak saperzy mylą się raz. Naprawdę dużo pająków i nie tylko. Lokal okazał się prawdziwą hot-dogową kuźnią talentów, o cholera. Ładny, puszysty kotek. 5 gwiazdek. Hej, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku najgorszych recenzji z Google Maps. Ale dlaczego muszą być najgorsze? Najgorsi mechanicy, najgorsze szkoły. Czemu wszystko musi być najgorsze? No właśnie, pomyślałem sobie, dlaczego budujemy taki negatywny obraz rzeczywistości. I dlatego dzisiaj skupimy się na najlepiej ocenianych miejscach z Google Maps. Ale zapytacie, co to znaczy najlepiej? W tym formacie nie znamy tego słowa. Tłumaczę więc, że najlepiej to jest tak jakby najgorzej, tylko że przekreślone. Oto obraz Polski, jakiej nie znacie. Szczególnie jeżeli oglądacie serię o najgorszych miejscach na Google Maps, gdzie wszystko jest najgorsze. To miejsca, które zapewniają regionom blichtr i sławę. 5 gwiazdek. 5 gwiazdek. Listę najlepiej ocenianych miejsc z Google Maps zaczynamy z przytupem. To, co za chwilę usłyszycie, to jedno z najpiękniejszych słów w języku polskim. Słowo i miejsce zasługujące na 5 stars. Przynajmniej w opinii 575 recenzentów. Żrepandok. 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 Co? Czekaj. Żrepandok? To znaczy, chłopie, jesz psa. Żrepandok to miejsce, które znajduje się w mojej ulubionej przestrzeni, a mianowicie w Siemianowicach Śląskich. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Siemianowic Śląskich. Wiecie, jak sprawić, żeby ta głupia lampa przestała migać? Przestań migać. Żrepandok to restauracja, w której je się psy. Zaskakujące, że tak wielu Polaków akceptuje ten proceder. Dobra, spokojnie, chodzi o hot dogi. Żrepandok znajduje się koło parku miejskiego. Tam są właśnie łapane bezpańskie psy. Dość żartów o jedzeniu psów. Żrepandok to restauracja, która jest oceniana świetnie, ma fantastyczny neon. Można zamówić do domu lub pracy. Jest otwarte w zasadzie non-stop. Znaczy od 12 do 20. W środku jest pradawny chłop. Makro ujęcie hot doga. Sprawdźmy więc, czym zasłynął Żrepandok. Piękne słowo, naprawdę to jest słowo na tatuaż. The best hot dog ever! 3 wykrzykniki! Byliśmy... Czekaj. Autor tej recenzji tak bardzo się podekscytował, że pierwsze zdanie swojej recenzji napisał po angielsku. Być może chciał też zwrócić uwagę na światowy poziom tego przybytku. Jest hot dog z Nowego Jorku i the best hot dog ever z Siemianowic Śląskich. Byliśmy tu pierwszy raz. Wypróbowaliśmy 4 różne hot dogi. Każdy był mega. Jestem pod wielkim wrażeniem tego miejsca. Lokal na zewnątrz niepozorny. Nawias, spacja. Neon za dnia jest wyłączony. Być może dlatego, że... nie byłoby go widać. Lokal okazał się prawdziwą hot-dogową kuźnią talentów. O cholera. To jest miejsce, do którego ludzie z tego świata przychodzą, żeby wykuć swój hot-dogowy talent. Oferowane dogi są klasyczne w formie. Buła przecięta wzdłuż z nadzieniem. Z hot-dogiem jest zabawne, bo właśnie w Nowym Jorku serwują taki obskurny. Tak, byłem w Nowym Jorku. Jestem tam na hot-doga, czasami jeżdżę. Tam dają ci po prostu taką zdechłą bułkę i zdechłą parówkę i mówią smacznego. Wybraliśmy się na obiad z narzeczonym. I od wejścia wiedzieliśmy, że będzie dobrze. Obsługa na bardzo porządnym poziomie. Natomiast jedzenie, 3 kropki, wyśmienite przez ogromne W i ogromne Y i ogromne S i ogromne M. Jeżeli ktoś jeszcze zastanawia się, czy warto wybrać się do Żrepandoga, to nie warto się na długo zastanawiać, bo każdy dzień bez wybrania się i spróbowania tych cudów to stracony dzień. 2 emoji, w tym emoji serca. Tak z ciekawości zobaczę, czy jest jakaś negatywna ocena, bo w sumie to nie ma negatywnych ocen, co się dzieje. Ci ludzie chcą mi zabić kanał, to nie jest content. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jeżeli powiecie słowo dog od tyłu, wychodzi God. Bóg. A jeżeli powiecie od tyłu hot, wychodzi head. Znaczy nie sprawdzajcie tego, to ja już to sprawdziłem. Mam już pierwsze miejsce na liście, do którego muszę się wybrać, ale nie samym hot dogiem człowiek żyje. Trzeba też oddać trochę uwagi ciału. A czy można oddać ciału więcej uwagi niż idąc do Amari Spa Rzeszów? 5 gwiazdek przy 572 ocenach. Terapeuta, masaż tajski. Zastanawiałem się, w jakim mieście znajduje się Amari Spa, ale w nazwie znajduje się, gdzie się znajduje. Rzeszów, oczywiście. Piękne miasto. Znaczy nie byłem i nie wiem, ale robimy dzisiaj miły program, więc mówię miłe rzeczy. Bo jest domowa olejarnia Boskie Źródło. Też ma 5 gwiazdek. W Rzeszowie wszystko jest na 5. O, wygląda jak świątynia. Świątynia twojego ciała. Tutaj można jeść ciasto. Ja przyjdę tylko na ten... miodownik, zgaduję. Bardzo ładny wystrój i nawet jest masaż na ekranie. Sprawdźmy więc, dlaczego Amari Spa Rzeszów jest tak dobre. Masaż relaksacyjny, bardzo dobrze wykonany. Wspaniały nastrój, miła obsługa, piękny wystrój wnętrz. Bardzo polecam wszystkim chcącym się wyciszyć. Jeszcze tu wrócę na inne zabiegi. Emoji. 3 kropki. Niesamowite miejsce, polecam każdemu. Tak zrelaksowana i rozluźniona nie byłam od lat. To jest jedna z rzeczy, w której się boję podczas masażu, że zasnę i niezręczna sytuacja.
Amari to niewątpliwie miejsce, do którego warto i należy wrócić, by zapomnieć o stresującej codzienności. Herbatka Nam Matum dla gości oczekujących przy recepcji jest przepyszna. No i to mnie zachęca, bo po hot dogu bym sestrzelił taką herbatkę. Magiczne ręce masażystki pomogły mi z bólami kręgosłupa. Polecam każdemu. Uśmieszek. Z pewnością tu wrócę. Czarne serce. Wszystkie recenzje Amari Spa Massage są pozytywne. Dziękuję serdecznie. I ja dziękuję Amari. Rozświetlacie Rzeszów 5 gwiazdkami i pyszną herbatką. Być może ten poprzedni przykład uśpił waszą czujność. Trzeba troszkę podnieść adrenalinę. Bungee Wrocław. 5 gwiazdek, 811 ocen. Ta lista jest coraz bardziej zaskakująca. Idziemy od hot doga do masażu aż po bungee. Dobrze, że w tej kolejności, bo na masażu można strawić hot doga. Jakby skakać na bungee po hot dogu, to... Wyżygał pan dok. Park rozrywki Bungee Wrocław jest to miejsce, które znajduje się na terenie zielonym, nad Odrą. Więc można na bungee do Odry tam sobie wylądować miękko. Pierwszą myślą, jaką mam odnośnie wysokich ocen Bungee Wrocław, to jest trochę tak jak z delfinami. O delfinach panują takie przekonania, że są to takie miłe stworzenia morskie, które ratują topiących się ludzi. Problem polega na tym, że nie mamy relacji ludzi, których taki delfin nie odprowadził do brzegu, tylko na głęboką wodę, żeby go utopić. W sensie nie mamy ludzi, którzy mogliby ocenić Bungee Wrocław negatywnie na jedną gwiazdkę, bo na przykład nie przeżyli skoku na bungee. Zobaczmy więc, jakie są opinie Bungee Wrocław. Co można recenzować w takim przypadku? Przeżyłem? Oczywiście, żeby nie było, nie oskarżam tutaj Bungee Wrocław o to, że nie ma negatywnych ocen, bo ludzie, którzy mieliby je wystawić, giną. 5 gwiazdek. Skok oddany pierwszy raz w życiu, więc towarzyszył mu ogromny stres. Do końca nie wiedziałem, czy jestem w stanie skoczyć. Jednak rozmowa z instruktorem, zachowującym pewien profesjonalizm i jednocześnie z umiejętnością rozluźnienia atmosfery, ułatwiła skok. Wielkie dzięki dla całej ekipy, a niezdecydowanym polecam to miejsce. Czyli właśnie tutaj w skoku na bungee nie tylko ważny jest sam skok, ale też wsparcie psychologiczne i przekonanie, że możesz to zrobić bezpiecznie, nic się nie stanie. Wspaniali ludzie, cudowne widoki i niepowtarzalna dawka emocji czynią to miejsce wyjątkowym. Chcę się skakać ponownie. Polecam wszystkim. PS. But znaleziony w parku. Cieszymy się, że but się odnalazł, odpowiedział właściciel, a więc podczas skoku na bungee może spaść but. O, mamy tutaj miłą okazję, jeżeli zbliża wam się rocznica w związku. Do skoku przymierzałem się od dawna. Dostałem voucher od narzeczonej na urodziny. Skoczyliśmy razem i coś niesamowitego. Niezapomniane emocje, mega dawka adrenaliny, obsługa bardzo profesjonalna. W żadnym momencie nie przeszło nam przez myśl, że coś może pójść nie tak. Super podejście instruktorów, fajne wspomnienia. Myślę, że jeszcze będą jakieś skoki przy okazji. Nie ma obaw, jak saperzy mylą się raz. Mają poczucie humoru i dystans do wykonywanej pracy w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Łapa w górę. Dowiedziałem się, że są też różne bardziej alternatywne wersje, bo ktoś napisał 5-gwiazdkową recenzję. Wrócę skoczyć tyłem. Po miłej pogawędce spokojnie można było spadać. Po miłej pogawędce spokojnie można było spadać, to w zasadzie można odnieść do każdej rozmowy. Dobra robota. Emoji fisien? Czereśni? Jak najbardziej zasłużone. 5. Gwiazdka. Ja takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Bardzo kreatywne. Panowie rozmową rozładowują stres. Z nimi skoczyłabym jeszcze raz bez obaw. Myślałem, że w ogień. To by było już niepokojące. Ale tak to jest właśnie, że człowiek, który stoi tam na szczycie i przekonuje klienta do skoku na bungee, równie dobrze mógłby stać na dachu i powstrzymywać osobę, która chce skoczyć z tego dachu. Ten człowiek ma psychologię w małym palcu. Bungee Wrocław. Widzicie, nie wszystko we Wrocławiu wypada z szyn. Jak Charlie. Można też wypaść z dźwigu, na szczęście na linię, i wrócić. I przeżyć wspaniałą przygodę. Polecam z całego serduszka. Co zasługuje na 5 gwiazdek? Pająki. Dobra, ja sam trochę mam arachnofobię, więc postaram się nie straszyć was pająkami, ale z jakiegoś powodu wystawa pająków Bonarka Kraków ma 4,9 ocenę na 428 ocen. Jak dawałem to na listę, to miało chyba 5 gwiazdek, więc ocena delikatnie spadła. Nie wiem, może pająk kogoś ugryzł? Natomiast mamy coś nietypowego, bo nie spodziewałbym się, że najlepiej ocenianym miejscem na mapie Polski będzie miejsce, gdzie jest pełno pająków. Przeraża mnie ta wystawa, bo są na niej pająki. Sprawdźmy więc, co jest takiego niezwykłego w tej wystawie. Ciekawa wystawa, pełna pięknych, egzotycznych pająków i skorpionów. Czyli tutaj jest bonus ukryty, są skorpiony. Dodatkowo naszym oczom ukazuje się sporo nietuzinkowych, klimatycznych malowideł. Jakby było im mało umieszczania pająków w terariach, to jeszcze robią o tym obrazy. Chorzy ludzie po prostu. Rewelacja, uśmieszek. Za taką cenę nieraz widziałam połowę mniejszą wystawę, a tutaj naprawdę dużo pająków i nie tylko. Jednak największe wow robi pokaz, kiedy pani trzyma jednego z tych ogromnych zwierzaków na dłoni i na końcu każdy może mieć tego oto wielgasnego pająka na swojej dłoni. Ekstra! Tak więc jeżeli lubicie pająki dotykać i żeby po was chodziły, możecie iść na wystawę pająków. A jeśli byście się zastanawiali, dlaczego ocena spadła z 5 do 4,9, nie polecam. Jeśli planujecie zakupy z małym dzieckiem na 4 łazienki, gdzie można przebrać i pokarmić dziecko, nie działa żadna
Być może doszło tutaj do pomyłki i jest to recenzja całej galerii, a nie wystawy pająków. Dopiero w smyku udało mi się pokarmić dziecko. Żałosne, no wystawa pająków, tylko cztery łazienki, ogarnijcie się. Można by tutaj zacytować słynny wiersz Emily Dickinson, amerykańskiej poetki. Pająk jako artysta nie jest zatrudniany, lecz jego talent jak kryształ bywa doceniany na 5 gwiazdek na Google Maps. Tak właśnie napisała Emily Dickinson, to był niesamowity umysł, który wyprzedzał swoje czasy, bo wtedy jak pisała to nie było jeszcze internetu. I w ten oto płynny sposób przechodzimy do Diagment Bielany w Warszawie, które jest miejscem, gdzie robi się zdjęcia stomatologiczne, mającym ocenę 5 gwiazdek przy 2070 recenzjach. To jest niemożliwe, po prostu szalone. Tak dobre robią zdjęcia, w sensie wyobraźnia sobie, że to są takie artystyczne zdjęcia. Wow, moje zęby wyglądają pięknie, tak dobrze, że chcę to powiesić na ścianie. Wymieniłem zdjęcie w dowodzie na zdjęcie swojego zęba. Zobaczcie, jak to wygląda. Sztuka. Cholera jasna. To zdjęcie mnie przeraża. Ostatnio oglądam trochę filmów na YouTubie o tak zwanych liminal spaces, o backroomach, a więc tej estetyce takiego horroru, gdzie trafiasz do miejsca takiego jak korytarz, przejście podziemne, winda, gdzie nic nie ma i wszystko jest wyrwane z kontekstu, nie ma ludzi. To jest właśnie idealne miejsce. Przedziwne to jest, ale w żadnym z tych miejsc nie ma ludzi. Diagent Bielany to jest liminal space. Sprawdźmy, co mówią recenzje. Termin z dnia na dzień. Pani bardzo miła i pomocna. Miła obsługa, krótkie terminy, konkurencyjne ceny, bardzo polecam. Lokal bardzo czysty, więc polecam z czystym sumieniem. 5 gwiazdek. Bardzo miła obsługa, wszystko poszło bardzo sprawnie, bezproblemowo. Ciężko powiedzieć coś więcej. Krótko, zwięźle i na temat. Są też recenzje troszkę bardziej emocjonalne. Serdecznie polecam w 100%. Wykrzyknik. Mimo że wizyta nie była umówiona, zostałem przyjęty i pantogram został wykonany od ręki. Od zęba. Od zęba. Przy tym bardzo miła, profesjonalna, sympatyczna obsługa. A te ładne oczy pani wykonującej badanie. 3 kropki. Super. Gratulacje do właściciela za takie pracownice. Okej, dobra, to jest trochę creepy komentarz. Nie oceniam, no ważne, że 5 gwiazdek. Bardzo miła obsługa, byłem już 2 razy i za każdym razem byłam zadowolona. Jak często robicie zdjęcia swoich zębów? Jak jest tak miło i jest 5 gwiazdek, to ja bym robił co tydzień. No nawet jak macie zdrowe zęby, to sobie idźcie po prostu zrobić zdjęcie. To jest miejsce na 5 gwiazdek. Trochę przerażające. Ale trzeba odwiedzić. Oczywiście dla tych oczu. Zanim przejdziemy do ostatniego przykładu, muszę zaznaczyć, że wysoko ocenianych miejsc w Polsce jest bardzo dużo. Shooting Range Kraków, a więc strzelnice, o której ktoś napisał: miejsce to strzał w środek tarczy. Uśmiech. Byłem z dzieckiem. Wyszedłem bez. Znaczy nie. Mamy też takie miejsce jak Laser Deluxe, kosmetyka laserowa Kielce. Naprawdę można się tu poczuć zaopiekowanym od stóp do głów. Ciekawe, czy mogą też od stóp do głów laserowo cię przerobić. The Trust, czyli zaufanie. Jest to bar koktajlowy w Krakowie. Mój drink z dymem. 3 kropki. Mind blowing. Sklep odzieżowy o nazwie Kokardeczka, znajdujący się w... O mój Boże! Police! Sam się urodził Sting! Nie, przepraszam, ten żart. Sam bym się odprowadził do wyjścia, ale to jest mój kanał. Te wszystkie przykłady są oczywiście fantastyczne, ale królem najlepiej ocenianych miejsc w Polsce może być tylko jedna postać. Kot Gatek. 5 gwiazdek, 7813 recenzji. No i oczywiście to spojrzenie. To jest bestia, to jest dzika bestia. Zauważyłem, że to jest atrakcja turystyczna. Jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką możesz powiedzieć: widziałam Gacka. Wcale nie schudł, tylko się przefarbował. Uwaga na kota celebrytę. Jego wzrok hipnotyzuje przechodniów, przez co ledwo łatwo o kolizję. Wydaje mi się, że te recenzje mnie trolują. Ładny, puszysty kotek. 5 gwiazdek. Fajny kot, daje się głaskać. Miasto powinno zachęcić do otwarcia chociaż sklepiku z pamiątkami z Gackiem. Może Gacek powinien tam zatrudnić swoją rodzinę. Ba, gdy kotek odejdzie, byłoby dobrym pomysłem upamiętnić miejsce małym pomnikiem Gacka. 5/5. Spał tak słodko, że myślałem, że z godzinę tam będę stać. Najlepsza, a na pewno największa atrakcja miasta. Kiedyś był to zwykły kot, z którym mogłeś spotkać się, przywitać. A teraz, jak ludzie przychodzą, przeszkadzają kotowi. Próbują go nakarmić wszystkim, co by mogli mu dać. Przez to biedurek ma nadwagę i musi się odchudzać. No tak, to jest niestety spory problem. Ja największa obawa, że się stanę właśnie atrakcją i będą mnie ludzie dokarmiać. Kot Gacek stał się szczecińską legendą. Niestety mroczna strona sławy. Kot został wywieziony, żeby odpocząć. W chwili obecnej jest to najsłynniejszy kot na pewno w Polsce. Moim zdaniem zasługuje na 5 gwiazdek. Jest to bardzo pozytywne. A właśnie taką rolę miał spełnić ten program. I oby ta pozytywna energia została z nami jak najdłużej. Znaczy do przyszłego odcinka, bo na pewno wrócimy do najgorszych recenzji. Powiedzmy sobie szczerze, są dużo zabawniejsze. Można sobie zrobić taki model. W sumie bym zrobił sobie, czemu nie? No ale ten uśmiech w porównaniu z tymi liminal spaces trochę przerażający. Hello!